Na nic zdały się apele samorządowców, petycje mieszkańców i pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak przekazali parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, los Sądu Pracy w Wałbrzychu jest już przesądzony. Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka fakt likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu nazwała wprost skandalem. W czasie, gdy w Wałbrzychu trwały dyskusje, protesty i apele, pisma w obiegu urzędowym przypieczętowały los tej jednostki. Skandalem jest, że wniosek o likwidację tego wydziału, o likwidację Wydziału Sądu Pracy złożyła prezes Rejonowego Sądu w Wałbrzychu. Uruchomiliśmy petycję, Wałbrzyszanie podpisywali, że nie godzą się na to, żeby w sprawach kodeksu pracy, w sprawach bardzo ważnych dla mieszkańców Wałbrzycha jeździć do Świdnicy. No niestety, stało się. 30 marca zostały napisane i ukazały się w dzienniku ustaw rozporządzenia, które właśnie przenosiły ten sąd do Świdnicy. Pisaliśmy pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości i odpowiedzieli nam, że oni już w tej chwili tego nie mogą wstrzymać. Myśmy żądali przywrócenia Sądu Pracy do Wałbrzycha. Niestety machina ruszyła. I machina ruszyła na wniosek prezes Sądu Rejonowego. Posłowie pytali w ministerstwie, jakie argumenty przesądziły o tym, że brak jest zasadności do utrzymania w Wałbrzychu tego wydziału. Tu miał mało pracy, tu była słaba obsada, będzie kompleksowe, bo ubezpieczenia społeczne były załatwiane, tak powiem w cudzysłowie, w Świdnicy. No i taki jest efekt. Oczywiście my będziemy pisali jeszcze do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy można przywrócić i kiedy można by było ewentualnie, ale widzę to słabo, dlatego uważam, że to jest wielki skandal, że miasto, które ma tyle przeszło, tyle instytucji zostało zlikwidowanych, że prezes Sądu Rejonowego powiedziała, czy wystąpiła o likwidację jednego z wydziałów. No po prostu skandal. Pod petycją o zaniechanie likwidacji Wydziału Pracy podpisało się do 22 kwietnia 816 osób.